Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję pyszne ciasto napoleonka. Do przygotowania tego ciasta potrzebuję pół kilograma mąki pszennej. Tutaj mam od razu, dodałam 3 łyżeczki proszku do pieczenia, jedno masło, 160 g cukru, do tego jeden cukier waniliowy i 4 jajka. Musimy zagnieść ciasto, także wysypuję mąkę na stolnicę. Dajemy masło. Musimy tak to najpierw troszkę posiekać. Cukier. Dajemy jajka. Teraz będę zagniatała ciasto, aż nam się mąka z masłem i z jajkami dobrze połączy. Zrobi nam się taka jednolita konsystencja. Ciasto wyrabiamy tak długo, aż zabierze nam całą mąkę. Jest elastyczne, mięciutkie. Potrzebujemy troszkę mąki do podsypania jeszcze w stolnicy. I teraz musimy z tego ciasta upiec 3 placki i do tego czwarty taki mały na kruszonkę. Tak muszę mniej więcej podzielić. Rozwałkowuję na prostokąt. Blaszkę mam wysmarowaną masłem. Teraz muszę przełożyć ciasto do blaszki. Jest troszkę za duże, za szerokie, to możemy podociskać. I tak pieczemy wszystkie placki do zrumienienia, jakieś 10-15 minut w 180 stopniach, ale musimy obserwować, tak żeby nie były za ciemne, takie złociste. Ostatni kawałek ciasta to jest taki mały placuszek. Teraz go upiekę również i później go pokruszymy na kruszonkę. Placki nam się pieką, to ja w międzyczasie przygotuję krem. Do przygotowania kremu potrzebuję litr mleka, szklankę cukru, 60 g masła, 3 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej i 4 jajka. Tutaj oddzieliłam żółtka od białek. Do żółtek dodajemy cukier. I musimy utrzeć żółtka z cukrem i z masłem. Ucieramy na puszystą masę, później dodamy masło i w międzyczasie musimy ubić pianę z białek ze szczyptą soli. Dodajemy masło. Już mamy utarte z cukrem i z masłem. Teraz będę dodawała po trochę mąki, mleka i ubitą pianę. Tak odlałam sobie tutaj pół kubka mleka, a resztę mleka musimy zagotować. Dodajemy na przemian raz mąkę, później trochę mleka, żeby nam się taka od razu gęsta masa nie zrobiła. Thank you.
samym końcu dodajemy pianę. Musimy to tak delikatnie połączyć na niskich obrotach. Masa już jest gotowa. Tak wygląda. Teraz będziemy ją wlewali na gotujące się mleko. Mleko już nam się zagotowało. Teraz muszę wlać tą masę. Musimy teraz cały czas mieszać ten krem, aż nam zgęstnieje na taki gęściejszy budyń. Krem nam się gotuje tak około 10 minut to trwa, ale musimy cały czas mieszać, żeby nam się od spodu nie przypaliło. Krem jest gotowy, teraz będziemy przekładać placki. Przekładamy je gorącym kremem. Ja przekładam w tortownicy, no bo tak krem jest troszkę ścieka czasami na boki. On dopiero później jak zastygnie, to taki jest bardziej zwarty. Tak dajemy dość grubo, żeby było czućko w cieście. Teraz przekładamy plackiem. I dajemy do warstwę kremu. Dajemy ostatnią warstwę kremu i na sam wierzch nie dajemy już całego placka, tylko posypujemy go tym ostatnim plackiem, który upiekłam. Teraz go pokruszę. I pokruszonym tak ciastem posypujemy po wierzchu. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki. Tak musi się chłodzić ze 2-3 godziny przynajmniej, najlepiej na całą noc. Ciasto już jest gotowe. Tak wygląda po wystygnięciu. Smakuje wyśmienicie. Także jeżeli podobał Wam się filmik, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Życzę smacznego i do usłyszenia.